Witam Państwa po przerwie. Studio Telewizji Pomerania w Centrum Handlowym Galaxy. Dzisiaj bardzo, bardzo dużo się tutaj dzieje, a za chwilę na naszej scenie kolejny występ, tym razem muzyczny. Szanowni Państwo, moim gościem jest Łukasz Worobel, czyli zespół Ambulans. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie wszystkich widzów. Będziemy rozmawiać o muzyce disco. No właśnie, rzadko się zdarza, żebyśmy o tej muzyce rozmawiali, bo wydaje się, że w latach 90. ona świeciła swój triumf tak naprawdę. Wszyscy słuchali wtedy disco, disco polo, disco relax, w niedzielę przed pójściem do kościoła. Wszyscy tego słuchaliśmy. Później zaczęło to uchodzić za pewien obciach, a teraz znowu jakby ta muzyka disco do nas wracała. Chociażby ostatni hit Ona tańczy dla mnie, który cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Dlaczego akurat muzyka disco? Ty jesteś jej wierny od dawna? Tak, jestem wierny od dawna tej muzyce, ponieważ to jest muzyka bardzo uniwersalna, bardzo wyzwalająca, można się świetnie przy niej pobawić, potańczyć, poskakać. Można też jej posłuchać, ponieważ muzyka jest i teksty są pisane pod wpływem inwencji twórczej różnie doświadczonych wykonawców, tak więc myślę, że każdy w tym nurcie może znaleźć coś dla siebie. Dlaczego akurat Ambulans? Dlaczego taka nazwa? Ambu, łącznik lans. To jest taka jakby moja zabawa słowami, ponieważ też wielokrotnie dużo piszę tekstów. Lubię bawić się słowami. Swego czasu dla mnie słowo lans oznaczało dobrą zabawę, wyjście ze znajomymi w miasto i połączyłem te dwa człony, tak? Ambulans jako takie pogotowie dobrej rozrywki, dobrej zabawy. A jak porozmawiamy jeszcze trochę o tej muzyce disco, jak z nią dzisiaj jest, jak wynika z Twoich obserwacji, jak z nią jest w Szczecinie? Nie przypominam sobie żadnego lokalu u nas w mieście, w którym poszłabym na dyskotekę i słyszała faktycznie disco polo, natomiast Ostatni hit, czyli Ona tańczy dla mnie, faktycznie puszczany jest tam już jako forma takiej rozrywki. Każdy wstydzi się tego, że to, tego słucha, ale każdy śpiewa gdzieś ten refren, prawda? Dokładnie. Mówimy, że nie słuchamy, a jednak przy każdej imprezie, poczynając od wesela, idąc bardziej w głąb na imprezy plenerowe bądź masowe, do dyskoteki, wszyscy nagle śpiewają. Nie wiem, z czego tak dokładnie to wynika, natomiast muzyka disco rośnie w siłę i powraca do nas i tak jak już wspomniałaś, Magdo, zespół Weekend właśnie przed wejściem na antenę czytałem informacje. W kanale YouTube jest taki ranking 100 najlepszych na świecie. Okazuje się, że jest na 77. miejscu, między innymi wyprzedzając takie postaci jak Katy Perry, która jest bardzo popularna na świecie, nie tylko w Polsce. Więc o czymś to świadczy. Natomiast jeśli chodzi o Szczecin, sam osobiście wykonuję tą muzykę i też dochodzą do mnie sygnały poprzez internet, maile oraz zapytania o nowe informacje, świeże informacje i nie są to informacje, które docierają ode mnie tylko i wyłącznie od zwykłych słuchaczy, ale także od prezenterów stacji internetowych, radiowych, których jest już w internecie mnóstwo i które grają właśnie tą muzykę, zrzeszając przy tym bardzo, bardzo wielu ludzi. I ze Szczecina jest bardzo dużo właśnie takich prezenterów, którzy utrzymują kontakt i non-stop czekają na jakieś nowinki, na nowe utwory, na dawkę pozytywnej energii. Teraz mi się też przypomniało w trakcie, jak opowiadałeś o tym wszystkim, że jest jeszcze taki hit bracia Figo Fago, chyba o Boże, 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 Bożenka. Powiedz mi, jakie jest Twoje zdanie na temat i Boże, 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 Bożenka i na temat Ona tańczy dla mnie. No tak, teraz się wkopałem zabawą w słowa. Myślę, że jest to dobre poczucie humoru chłopaków. Jest to... Można się pośmiać, to musimy oczywiście przyznać, że przy tego typu utworach każdy, szczególnie na zakrapianej imprezie, zaczyna śpiewać, nie wiadomo skąd zna tekst. A dokładnie, dokładnie. I to jest fenomen tej muzyki, tak? Często
często nawet utwory, które możemy znać tego nurtu, który uprawiamy, niekoniecznie w tekście muszą nieść za sobą jakieś głębsze przesłanie, natomiast my to znamy i to jest fenomen muzyki disco, to jest melodia, to jest rytm i zabawa. Ktoś mi teraz podrzucił na ucho Shalala Medel Kofa i tak się też zastanawiam, jaki jest postęp muzyki disco na przestrzeni ostatnich 10-20 lat, bo dzisiaj faktycznie no, nikt nie będzie tego śpiewał Medel Kofa, tak, bo to też uchodziło za muzykę disco polo, ale ona też zrobiła jakiś tam postęp, jak chociażby to Ona tańczy dla mnie. Dokładnie. No, jeśli chodzi o utwór, który przetoczyłaś, no ciężko mi ocenić, bo nie śledzę też tego wszystkiego, natomiast nie zdziwiłbym się, będąc u cioci na imieninach bądź na weselu swojej kuzynki, gdybym ten utwór usłyszał. Natomiast mówiąc o postępie, postęp jest wszędzie, tak? Tak samo jak tutaj w studio, tak samo jak tutaj w centrum handlowym, tak samo jak w życiu codziennym, tak samo jest postęp i w muzyce. Mamy więcej dostępu, więcej możliwości, każdy teraz może jakby zbudować własne studio nagrań i tam tworzyć, tak? Mamy do tego więcej dostępu. Łukaszu, powiedz mi jeszcze, bo jesteś już znany tutaj w Szczecinie, znany na gruncie lokalnym. Bardzo dużą uwagę przykuła działalność ambulansu w momencie, kiedy była lansowana piosenka na Euro, bo tam też udało wam się dość daleko zajść. Tak, tak, udało się daleko zajść i to jest właściwie kolejny dowód na to, że w Szczecinie też się tego jednak słucha. Chociażby ze względu na to, że na jednym z portali szczecińskich pojawił się artykuł w momencie, kiedy trwało głosowanie i od momentu opublikowania tego artykułu bardzo dużo głosów otrzymaliśmy właśnie. Podejrzewamy, że również od Szczecinian, także ogromnie dziękujemy. Dzięki temu byliśmy w czołówce i w finale konkursu Moja Piosenka na Euro. I dzięki temu no, wiele spraw poszło do przodu. Tak? To kiedy płyta? Pytanie, na które ciężko jest chyba odpowiedzieć każdemu artyście, bo to jest temu towarzyszy wiele operacji, zabiegów i zamieszania, natomiast pracujemy nad materiałem. Nie chcę przedwcześnie obiecywać, ale myślę, że w przyszłym roku lato, bądź końcówka lata, już będziemy mogli się pochwalić naszym krążkiem. Dość prężnie działacie, teraz kręciliście teledysk do nowego klipu, Trendy. Tak, dokładnie. Jaki to jest teledysk, jaki mieliście pomysł, bo mówiłeś, że faktycznie teledyski zespołów disco kojarzą nam się z wypasionymi samochodami i roznegliżowanymi kobietami. Tak, dokładnie. Nie wiem czemu, ale temu towarzyszą tego rodzaju scenerie i sceny. Natomiast my chcieliśmy przełamać jak gdyby ten pewien stereotyp i może tak do końca nie chciałbym zdradzać też tego, co widzowie ujrzą. Kiedy premiera? 24 bieżący miesiąc, także już niebawem będziemy mogli obejrzeć. A pytałaś właśnie o to, czy w każdym z teledysków właśnie muszą być te roznegliżowane kobiety oraz auta. Mogę tylko powiedzieć, że w tym teledysku będzie mnóstwo aut, ale to tylko z takiego względu, że postanowiliśmy się z całą ekipą filmową wybrać na spacer po Szczecinie nocą, z czego wynikają mijające nas auta. A powiedz mi jeszcze, jakie utwory zagrasz dzisiaj u nas w studiu teraz? Przygotowaliśmy tutaj trzy utwory. Jeden z nich może być dość znany tej naszej dojrzalszej publiczności, ponieważ jest to utwór twórców ludowych. Był wykonywany kiedyś przez, można powiedzieć, legendarną grupę w tym nurcie, czyli Top One, nazywa się Santa Maria.
dlatego o tym mówię, ponieważ chciałbym też uczulić na to, że w naszej muzyce, że tak powiem, każdy przekrój wiekowy może coś znaleźć dla siebie. Kolejny utwór jest zrealizowany na potrzeby klubów, dyskotek oraz imprez masowych, dyskotekowych typowo. Jest to rozrywce o dobrej zabawie. A następny to jest właśnie utwór Trendy, do którego wspomniany teledysk wcześniej, tak? No to w takim razie bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Łukasz Worobel, zespół Ambulans, Santa Maria Faza i Trendy będą dzisiaj zagrane dla Państwa. Dziękuję i oddaję Ci scenę. Ja się z Państwem żegnam. To był program, nie, to nie był program. Po występie Łukasza to będę mogła stwierdzić, że to był program Galaktyka Pomerania. W każdym razie spotkam się z Państwem już jutro. Uciekają mi mikrofony, ale ja też nie chcę Ci zabierać sceny, więc proszę bardzo, do zobaczenia jutro, Szanowni Państwo. Jesteś mu wiosną i ze mną zostaniesz.
najszybci na świecie. Wszyscy niech piszczą, wszyscy niech skaczą, niech sąsiedzi nam to wybaczą. Użyję tu jeszcze mojego tekstu. Hej, łapy w górę i więcej seksu. Niech muzyka będzie z tobą za pan brat. Niech się wali, niech się pali cały świat. Kręci niezła faza ciebie i mnie. Jesteś jak ekstaza w poklecie. Pokaż co potrafisz, ile siły masz. Jeśli na mnie trafisz, wiem, że to mi dasz. Dream machine. Dream machine. Chcę ci zobaczyć uśmiech na twarzy i niech się spełni to, o czym marzysz. Twoja fantazja niech będzie aktywna, energia z tobą jest pozytywna. I niech tak będzie przez każdą noc, chcę widzieć zawsze waszą moc. Zabawa nie trwa, tu każdy to gwiazda, tu jest tak dobrze i wszyscy jazda. Wszystko zmienia, czekaj, wcale nie musisz być.
znany świat, kuszą wystawy miast. Ty pozostawiaj w sercach wszystkich ludzi dobry ślad. Bo zawsze wyjście jest, energia gdy masz gest. A to co ważne jest, decyduj, to twój życia test. Nic za wszelką cenę, chociaż coś cię pcha, to nie tędy. Jutro wszystko zmienia, cześć.